glitcha na tego na Frozen Money, ale to jest na Xboxie. No, potrzebujecie tu zmodowany zapis gry. Na Xbox nowa generacja. Macie, jeżeli go macie, wczytujecie grę, idziecie na sesję online. Znaczy, wczytujecie ten zapis gry tam na fabule, wbijacie na online, tak jak tu widać, pusty garaż. Z online wracacie na fabułę i będziecie tu już Patrycją, tam zależy kto jakiego ma save'a. Udaje miejsce Peyoty. Tak jak to było na tych PlayStation 4, czy to Frozen Moneya znacie, ja tu Xboxa pokazuję. No. Co do Xboxa jeszcze tu taki poruszę jeden wątek, no ale standardowo do Peyoty. Przy Peyocie klikamy strzałkę w prawo, mamy tą halucynację. Przytrzymujemy potem znowu strzałkę w prawo, żeby ta halucynacja się zakończyła. No i tutaj też będzie potrzebny nam teraz jakiś znajomy, który gra gdzieś na sesji albo publicznej, albo dla znajomych i ma włączoną opcję, że można go obserwować. Czyli klikamy na znajomych, na znajomego, obserwuj gracza. Wyskoczy nam pozyskiwanie danych o sesji. Ten komunikat zniknie. Wtedy przechodzimy na edytor Rockstar i klikamy zwyczajnie dwa razy A albo trzy razy A, zależy jakie koleś ma celowanie, czyli A, A i ładuje mnie do sesji online. Jest dołączanie, obraz się rusza, czyli nie wiszę, nie będę wisiał w chmurach. Jak nas załaduje do tego obserwatora, to zwyczajnie go opuszczamy, załaduje nas gdzieś na nową sesję i tylko przez kupno amunicji sprawdźcie, czy nie zabiera wam hajsu. Jeżeli nie zabiera, możecie robić zakupy. Teraz tak, poruszę ten temat. Kto nie ma, bo to tylko mogą mieć gracze, którzy grali na PS4, przesłali sobie save'a na Xboxa, konto przenieśli, mogą go mieć. Kto nigdy nie miał PS4 konta, nie ma tego save'a, chce, ja wam mogę tego save'a wrzucić na wasze konta z tym Frozen Money. No i tutaj, tak jak mówiłem, amunicję nie zabiera hajsu, to możemy kupywać sobie samochody. Jak kupimy we wszystkie garaże, opuszczamy sesję, wracamy na online i wszystkie kupione auta zamieniamy miejscami. Wracając do tego save'a. Kto chce, robiłem te stroje z trybu reżyserskiego, białe tam różne pierdolniki. Tak samo mogę wam wrzucić do waszej gry tego zmodowanego save'a z Frozen Money, tylko że ja mówię, też za jakąś drobną opłatą. I wada tego save'a, modowane auta, jak ktoś ma, on potrafi je przywrócić do zwykłych ustawień fabrycznych, zrobią się zwykłe czarne całe, także polecam wtedy to robić na drugich postaciach. Jeżeli ktoś ma tam modowane auta, pełne garaże, to mówię, niektóre z tych aut mogą zrobić się zwykłe czarne. Że to jest taka, żeby to robić, polecam, nie moje, żeby robić to na drugiej postaci. Jak już zamienione auta miejscami, opuszczamy tryb fabularny i teraz jak już zamkniecie grę, to na tym save'ie nie będziecie już mogli wbić w online, to na Xboxie pokażę też co zrobić, żeby później wbić online, czyli zwyczajnie zamykamy grę. Dajemy te trzy kreski, czyli start, zarządzanie grą dodatkami, zapisane dane i na tym koncie, którym robiliśmy Frozen Money, po prostu usuwamy zapisane dane, ale usuń z konsoli, nie wszędzie, tylko usuń z konsoli. Usuwamy, odpalamy grę od nowa, tam wyskoczą te wszystkie synchronizacje, inne pierdoły, przywracanie lokalnego zapisu gry. Wtedy was wbije na online. PlayStation to wiadomo, tam trzyma L1, R1, a tu jest metoda dla Xboxa. Także jeszcze raz mówię, ktoś chce Frozen Money na Xboxie, nowa generacja tylko i wyłącznie, może do mnie napisać, co do ceny, jako się tam dogadamy. Podajecie e-mail, hasło, ja wam rzucam save'a, oddaję konto. Frozen robicie sobie sami, jebiecie orbitalnym na sesji do bólu. Za darmo. Pozdrawiam, elo.